Wszystkie oczy fanów sportu na Dolnym Śląsku zwrócone były na Haston City Hotel we Wrocławiu. To tam miał rozstrzygnąć się 61. plebiscyt Gazety Wrocławskiej na sportowca i trenera ubiegłego roku w całym województwie. W pięknie przystrojonej sali zjawiła się zdecydowana większość zaproszonych gości. Czy było coś, co mogło ich zaskoczyć? No, po pierwsze jestem bardzo zaskoczona, że Sebastian tak wysoko, więc jestem bardzo wdzięczna za to, od Sebastiana również. Wszystkim kibicuję i życzę powodzenia. Ja nie miałem żadnych faworytów, że tak powiem, tylko że myślę, że prawidłowo wicemistrzyni olimpijska, prawda, także należało się, zasłużyła. Po blisko 2 godzinach oczekiwania wreszcie staje się jasne, kto wygrał plebiscyt. Nie mogło być inaczej. Natalia Czerwonka, pierwsza medalistka zimowych Igrzysk Olimpijskich z Dolnego Śląska w panczenach szybkich. Taki sukces zdaniem czytelników zasługiwał, i słusznie, na pierwsze miejsce. Drugi był Sebastian Mila, a trzeci Piotr Małachowski. No ja przede wszystkim myślę, że jestem spełniona, że ludzie pozytywnie oceniają medal olimpijski, bo dla nas sportowców to jest najwyższe możliwe trofeum i żadne mistrzostwa świata nie dadzą tego, co zdobycie medalu olimpijskiego podczas zawodów, które są raz na 4 lata. Na pewno towarzyszyły mi na tej scenie tam niesamowite nerwy, ja nie mogłam opanować drżenia nóg. No i bardzo się cieszę, że mogłam stać koło takich znakomitości jak Maja Włoszczowska, jak Małachowski. To jest niesamowite wyróżnienie. Najbardziej nagrodzoną drużyną bez wątpienia jest piłkarski Śląsk Wrocław. Oprócz drugiej nagrody dla sportowca roku, do klubowej gablotki powędrowała nagroda dla trenera roku Tadeusza Pawłowskiego. Nagrodę w jego imieniu odebrała żona. Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim kibicom, od najmłodszych do najstarszych, za oddane głosy na mojego męża. Również chciałabym podziękować i zwrócić uwagę na to, że to nie jest tylko sukces mojego męża, ale całego sztabu szkoleniowego, całego sztabu medycznego i wszystkich pracowników od najmniejszego stopnia do najwyższego, łącznie z prezesem klubu. I oczywiście nie można zapomnieć o drużynie Śląska, bez której by nie było trenera. I życzę Państwu w tej chwili miłego wieczoru. Dziękuję jeszcze raz za ten sukces i za te głosy wszystkie oddane. Na następny wielki bal sportowca Dolnego Śląska przyjdzie czekać nam cały rok. W tym czasie warto śledzić nie tylko bohaterów ostatniej dziesiątki plebiscytu, ale zwracać uwagę na młode nadzieje na sukces. Być może wśród nich są następcy laureatów nie tylko Gazety Wrocławskiej, ale i medali olimpijskich. Patryk Kipigroch, 7.1 News.